Kacper Heibeck wczoraj święcił triumfy z drużyną austriacką. Był tym numerem dwa w zespole obok Krafta indywidualnie. Gdyby tak przeliczyć jego wczorajsze osiągnięcia, to dziewiąte miejsce. Heibeck tu wygrywał na tej skoczni chyba w 2015 roku. To był w ogóle dla niego świetny sezon. A teraz leci daleko i najdalej chyba, czyli nie 123 metry Filipa Aschenwalda, tylko 126 metrów Michaela Heibecka. To jest w tej chwili najlepsza odległość, najdłuższy skok. Austriacy są w formie. No trudno tego nie potwierdzić, nie dostrzec. Będzie miał ujęte 3,2 punktu, a więc jemu akurat ten wiatr gdzieś tam zawiał pod narty. To relatywnie trochę skraca ten krok, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie objął prowadzenia. 18 u wszystkich sędziów, u dwóch nawet 18,5 jest.